W tym filmie zobaczymy, co może stać się z przedziałem zbieżności szeregu potęgowego, jeżeli go zróżniczkujemy lub scałkujemy wyraz po wyrazie. Czyli tak, mamy szereg potęgowy, mamy funkcję zadaną przez szereg potęgowy, suma od n równego 1 do nieskończoności x do n tej przez n i wykonamy na tym szeregu dwie operacje. Po pierwsze, zróżniczkujemy ten szereg wyraz po wyrazie, czyli tutaj przejdziemy do nowego szeregu, którego każdy wyraz jest pochodną wyrazów naszego szeregu potęgowego. No i druga operacja, scałkujemy go wyraz po wyrazie, czyli policzymy, prawda, funkcję pierwotną do każdego z tych wyrazów i utworzymy nowy szereg. Zacznijmy może od różniczkowania. Czyli co? No, różniczkowanie to jest funkcja x do n tej przez n, więc pochodna jest dosyć łatwa do policzenia. Czyli co? To jest n x do n minus pierwszej, no i było n także dzielone przez n, czyli to możemy skrócić, czyli to jest suma od n równego 1 do nieskończoności x do n tej, czyli zobaczmy, zaczyna się to dla n równego 1 mamy x do zerowej, czyli 1, potem dla n równego 2 mamy x, czyli 1 plus x kwadrat, i tak dalej, czyli to jest szereg geometryczny, suma od n równego 0 do nieskończoności x do n tej. No dobrze, to teraz zobaczmy, jakie są przedziały zbieżności tych szeregów. No możemy zacząć od szeregu geometrycznego. Wiemy tutaj, że szereg geometryczny jest zbieżny, jeżeli moduł x jest ściśle mniejszy od 1, prawda, tutaj, no czyli x. No i w obu krańcach tego przedziału szereg jest rozbieżny, czyli przedział zbieżności, obszar zbieżności to jest x od minus 1 do 1, przy czym zarówno w x równym 1, jak i w x równym minus 1 ten szereg jest rozbieżny, no i jego promień zbieżności jest równy 1. Promień zbieżności jest 1, a to jest przedział zbieżności. To jest przedział zbieżności. Prawda? Wiemy, że szereg potęgowy zawsze jest zbieżny wewnątrz przedziału zbieżności, czyli dla moduł x mniejszego od r, natomiast szereg ośrodków zerzy, taki jak ten. Natomiast co się dzieje na krańcach przedziału, czyli dla moduł x równego r, no to może się różnie zdarzyć w zależności od szeregu. No i ten szereg jest w obu krańcach przedziału zbieżności rozbieżny. Weźmy teraz nasz szereg pierwotny. No to co, tutaj... gdzie on jest zbieżny, czyli możemy tutaj użyć kryterium D'Alemberta, czyli liczymy iloraz dwóch kolejnych wyrazów, czyli co? Wyraz numer n plus 1, czyli to jest x do n plus pierwszej przez n plus 1, to jest nasz wyraz n plus pierwszy, dzielimy to przez wyraz n, czyli przez x do n tej n. No i to możemy napisać, że moduł tego to jest co? N przez n plus 1 razy moduł x. No i teraz wiemy, że granica tego wyrażenia przy n dążącym do nieskończoności, no to jest granica n przez n plus 1 to jest 1. No, to możemy zapisać jako 1 podzielone przez 1 plus 1 n, czyli dzielimy licznik i mianownik przez n. No i tutaj 1 n dąży do 0, także mianownik dąży do 1, licznik jest stały równy 1. Czyli to wyrażenie dąży do 1, czyli całość dąży do 1 razy moduł x, czyli moduł x. No i teraz wiemy, że kryterium D'Alemberta mówi nam, że jeżeli ta granica jest mniejsza od 1, to szereg jest zbieżny. Czyli jeżeli moduł x mniejszy od 1, to zbieżny. Jeżeli moduł x większy od 1, to rozbieżny. Natomiast co się dzieje dla moduł x równego 1? No to musimy sprawdzić, że tak powiem, ręcznie. Na to pytanie kryterium D'Alemberta nie odpowiada. Czyli moduł x większy od 1 rozbieżny. Czyli tutaj promień zbieżności tego szeregu, promień zbieżności jest równy 1. I teraz popatrzmy, co się dzieje na krańcach. Na krańcach przedziału zbieżności, czyli tak, krańce przedziału zbieżności dla x równego 1, to co? To mamy szereg 1 przez n, szereg harmoniczny.
No i szereg harmoniczny jest rozbieżny, co w przypadku szeregów o wyrazach dodatnich można symbolicznie zapisać, że ta suma jest plus nieskończoność. Natomiast dla x równego minus 1 to mamy taki szereg anharmoniczny, to się nazywa, czyli minus 1 do n tej przez n. No i wiemy na przykład z kryterium Leibnica, że ten szereg jest zbieżny. Ten szereg jest zbieżny. Zatem dla naszego wyjściowego szeregu mamy taką sytuację, że promień zbieżności jest 1, natomiast przedział zbieżności jest od minus 1 i w minus 1 szereg jest zbieżny, a w 1 jest rozbieżny. Czyli zobaczmy. Po zróżniczkowaniu takiego szeregu wyraz po wyrazie dostaliśmy szereg o tym samym promieniu zbieżności, ale obszar zbieżności nam się tutaj troszeczkę pogorszył. Mianowicie ten wyjściowy szereg był zbieżny w punkcie x równym minus 1, natomiast nasz szereg po zróżniczkowaniu nie jest zbieżny w punkcie x równym minus 1. No i teraz ogólne twierdzenia, o których już mówiłem w jednym z poprzednich filmów, mówią nam, że tam, gdzie ten szereg pochodnych jest zbieżny, czyli wewnątrz naszego przedziału zbieżności, ten szereg opisuje nam pochodną funkcji f. Czyli ta funkcja jest różniczkowalna i to jest jej pochodna dla x-ów mniejszych od pomiędzy minus 1 a 1. No teraz, no właśnie, może na tym na razie przestańmy. Poprzestańmy. Teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli scałkujemy ten szereg wyraz po wyrazie. Czyli co, liczymy funkcję pierwotną. I teraz tak, funkcja pierwotna oczywiście jest określona z dokładnością do stałej, wobec tego tutaj mamy różne możliwości, no ale my dla każdej z tych moglibyśmy tutaj scałkować od zera do jakiegoś t, czyli my wybieramy szczególną funkcję pierwotną, mianowicie taką, no powiedzmy, która w zerze jest 0 od takiego wielomianu, czyli co to jest x do n plus pierwszej przez n plus 1 razy n. Tak, czyli to jest funkcja pierwotna, która w zerze jest 0, na takiej postaci wielomianowej, znaczy takiego jednomianu. No i co? I to wtedy rzeczywiście okazuje się, teraz tak, ten szereg podobnie ma promień zbieżności 1. Tutaj zachęcam, abyście sami sobie sprawdzili, że ten szereg jest zbieżny dla modułu x mniejszego od 1 na pewno i to jest też kryterium D'Alemberta, odpowiada tutaj. Natomiast zarówno dla x równego 1, jak i dla x równego minus 1 ten szereg jest zbieżny, czyli no i to jest nasza funkcja pierwotna, czyli całka z f od x dx. No funkcja pierwotna z takim szczególna, no jedna z funkcji pierwotnych, prawda? Taka, która ma wartość w zerze, ma 0. Tak? Czyli, o. Czyli natomiast to jest nasz obszar zbieżności. Czyli widzimy, że także tutaj dla tej naszej konkretnej funkcji, jeżeli zróżniczkowaliśmy wyraz po wyrazie nasz szereg potęgowy i scałkowaliśmy wyraz po wyrazie, to promień zbieżności pozostał taki sam. Wszystkie te trzy szeregi mają ten sam promień zbieżności, natomiast różnią się, mogą te szeregi się różnić zachowaniem na krańcach przedziału zbieżności. Wobec tego ten jest zbieżny na obu krańcach przedziału zbieżności. Ten nasz wyjściowy był zbieżny w jednym krańcu. No i szereg pochodnych jest zbieżny tylko wewnątrz naszego przedziału zbieżności. No jest to ogólna sytuacja, którą teraz może tutaj przytoczę. Mianowicie tak, jeżeli mamy taki ogólny szereg potęgowy, powiedzmy o środku w zerze, no i mamy jego promień zbieżności r, czyli wiemy, że jest zbieżny na pewno w przedziale otwartym od minus r do r, no to wtedy szereg pochodnych, tutaj możemy go zróżniczkować wyraz po wyrazie, to jest nowy szereg potęgowy i ten szereg potęgowy ma ten sam promień zbieżności. Prawda? Czyli to nie jest przypadek, to nie jest przypadek, co nam się tutaj zdarzyło, to jest ogólne twierdzenie, że ten szereg pochodnych ma ten sam promień zbieżności. No, czyli i to jest pochodna tej naszej funkcji określonej szeregiem potęgowym dla wewnątrz promienia zbieżności. Wewnątrz obszaru zbieżności to jest f', znaczy ten szereg pochodnych jest zbieżny, no i ta funkcja graniczna jest pochodną naszej funkcji f. No i tutaj jakby ten wzór
prawda, tutaj różniczkuję wyraz po wyrazie, to tutaj piszę od n równego 1, dlatego że prawda, tutaj zobaczmy, że pochodna pierwszego wyrazu jest 0, prawda? Czyli tutaj może bez takiej notacji sigma różniczkujemy wyraz po wyrazie, mamy tak 0 plus a1 plus 2a2 plus 3a3. No i widać, że ogólny zapis jest taki, że przy x do n tej w tym szeregu pochodnych stoi to, co stało przy x do n plus pierwszej, prawda? Przy x się stoi a2 i jeszcze raz 2. Przy x się stoi 2a2, przy x kwadrat stoi 3a3 i tak dalej. Czyli to jest nasz nowy szereg, szereg pochodnych. No i podobnie jest z szeregiem funkcji pierwotnych, takich o konkretnych funkcji pierwotnych, mianowicie x do n plus pierwszej przez n plus 1. No i znowuż, jeżeli mam szereg potęgowy i całkuję go wyraz po wyrazie, otrzymuję pewien nowy szereg, który ma te współczynniki mniejsze, prawda? Te współczynniki są an minus 1 przez n. No i znowuż, jeżeli całkuję wyraz po wyrazie, no to tak mam a0 dochodzi mi x, potem przy ax kwadrat stoi a1 przez 2, przy x do trzeciej stoi a2 przez 3, no właśnie tak jak tutaj. I ten szereg zaczyna się od n równego 1, prawda? Dlatego, że wyraz, prawda, nie mamy tutaj, wyraz wolny jest, ta funkcja pierwotna nie jest określona jednoznacznie, więc ja tu wybieram taką funkcję pierwotną, która jest w zerze 0. No i ten szereg całek, że tak powiem, ma ten sam promień zbieżności, co szereg wyjściowy. Czyli podsumowując jeszcze raz, szeregi potęgowe wewnątrz przedziału zbieżności można całkować i różniczkować wyraz po wyrazie.